Polska na dzień dobry i gospodarka na dzień dobry w porannym programie Telewizji Republika. Witam mojego gościa, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Główna Państwa. Ekonomistka korporacji, konfederacji, przepraszam, Lewiatan. Korporacja to mi się zamieszało pewnie od tych przedsiębiorców prywatnych, bo to z reguły właścicielami korporacji są przedsiębiorcy prywatni. Aczkolwiek tak. Mamy też właścicieli korporacji urzędniczej na przykład. Korporacji urzędniczej, są korporacje zawodowe też, prawnicze, ale mamy też firmy przecież. Jeszcze olbrzymie korporacje, gdzie właścicielem jest państwo, więc... Zacznijmy od danych GUS-u dotyczących inflacji. Wedle informacji Głównego Urzędu Statystycznego w marcu rok do roku mieliśmy wzrost inflacji o 0,7 punktu procentowego. Miesiąc do miesiąca to jest 0,1. Proszę powiedzieć, czy to są ruchy, z których coś można wróżyć, czy tak nieduże zmiany, że właściwie nieistotne dla gospodarki? To znaczy, po pierwsze, inflacja jest bardzo niska w gospodarce rozwijającej się, a taką ciągle jesteśmy. Myślę o pewnych trendach, tak? Nie o koniunkturze gospodarczej, tylko o dłuższym okresie. Inflacja powinna być wyższa. U nas takim celem inflacyjnym jest 2,5%. Więc jeśli mamy inflację na poziomie 0,7, to znaczy, że kompletnie nie ma takiego nacisku na ceny w polskiej gospodarce. To ten wzrost jest naprawdę bardzo niewielki. Oczywiście to jest bardzo dobry z drugiej strony sygnał dla nas, dla pracowników, tych, którzy otrzymują wynagrodzenie, ponieważ ten wzrost nominalny jest niewiele większy od tego prawdziwego, realnego inflacja wzrostu. Inflacja nie pożera wartości pieniądza tak, w naszych portfelach. Mieliśmy dzisiaj będą dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia, więc zobaczymy, jak wyglądała sytuacja w marcu i po trzech miesiącach, ale w lutym wynagrodzenia wzrosły o 4%. Jeśli inflacja była na poziomie 0,7, a w lutym także była na poziomie 0,7, to oznacza, że realnie nasze wynagrodzenia w naszych portfelach zostało 3,3% więcej niż w marcu zeszłego roku. Z drugiej strony profesor Stanisław Gomułka, komentując te dane GUS-owskie, mówi o tym, że tak niska inflacja świadczy przede wszystkim o tym, że jest bardzo niski nacisk na zwiększenie płac, a mały nacisk na zwiększenie płac oznacza, że po prostu sytuacja na rynku jest nie najlepsza, że cały czas przez to, że jest dużo bezrobotnych, a ci, którzy mają pracę, prawda, no boją się też tą pracę stracić, nie wywierają nacisku na podniesienie pensji u pracodawców, stąd też między innymi niska inflacja. Więc ja muszę powiedzieć, że to nie do końca tak jest, dlatego że ten wzrost, mimo że jest bardzo niski, to jest jednak, presji płacowej rzeczywiście nie ma, natomiast jest to 0,7% wzrostu cen jest w sporej mierze efektem wzrostu wynagrodzeń, ponieważ jak popatrzymy na inne komponenty składające się na wzrost cen, na przykład wzrost cen surowców, materiałów, wzrost cen energii, nie widzimy tego. Wręcz przeciwnie, na przykład ceny surowców maleją, mimo że no, chociażby ta kryzysowa sytuacja za naszą wschodnią granicą mogłaby sugerować, że będziemy mieć wzrost cen gazu czy ropy naftowej, a tak się nie dzieje. Więc te inne komponenty składające się na inflację nie rosną albo wręcz maleją. Więc ten wzrost cen, który mamy, który jest niewielki, w jakiejś mierze jest także efektem wzrostu cen, aczkolwiek bez, absolutnie zgadzam się tu z panem profesorem Gomułką, bez presji płacowej. Skoro wywołałem już hasło bezrobocie, chciałbym przejść teraz na moment do czołówki dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej, który taką zaskakującą informację przynosi, że w Polsce za 6 lat koniec może być z bezrobociem. Wcale nie dlatego, że rząd obecny czy jakiś kolejny znajdzie nagle jakiś magiczny sposób na to, żeby zatrudnić tych wszystkich, którzy pracy nie mają, ale dlatego, że tak wielu Polaków przejdzie już na emerytury i renty. W związku z tym tych liczba Polaków, jak to się mówi, nieładnie w wieku produkcyjnym, tak? Ładniej aktywnych zawodowo. Tak, to brzmi o wiele rzeczywiście ładniej. Będzie już na tyle nieduża, że wedle szacunków, które tutaj znalazłem, w 2020 roku płatnego zajęcia nie będzie miało tylko około 500 tysięcy Polaków. No i to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, że bezrobocie jest małe, ale przed cieszeniem się z tych zapowiedzi powstrzymuje mnie fakt, że będzie to oznaczało, że ta malejąca grupa pracujących będzie musiała de facto utrzymywać tą rosnącą grupę na emeryturach i rentach. No o tym od dawna mówiliśmy, mówią także przedsiębiorcy, bo to pewnie w pierwszej kolejności dotknie właśnie gospodarkę, dotknie przedsiębiorstwa.
To będzie na pewno oznaczało konieczność, już dzisiaj właściwie oznacza konieczność jednak bardzo aktywnej polityki też imigracyjnej. Musimy wiedzieć, w jaki sposób tą politykę prowadzić, a więc co prawda na papierze tę politykę mamy, tylko w praktyce jej nie ma. I jeśli napływają do nas osoby głównie oczywiście za naszej wschodniej granicy, które podejmują pracę, to jest to praca nierejestrowana. Szkoda, bo myślę, że warto by było ten rynek także ucywilizować, zdefiniować, jakich pracowników potrzebujemy, na jakich warunkach chcemy ich zatrudniać. Oczywiście te warunki nie mogą być absolutnie gorsze. Unia Europejska zresztą takie obowiązki na nas nakłada. Nie mogą być gorsze niż dla pracowników ustawowe warunki dla pracowników polskich. No ale to wszystko trzeba zacząć, rzeczywiście na tym wszystkim trzeba zacząć pracować. Ja może przypomnę, bo te 500 tysięcy osób bezrobotnych to będzie gdzieś koło 4-5% bezrobocie na poziomie gdzieś to powiedzmy 4-5%, ale jak popatrzymy na przykład dzisiaj na gospodarkę niemiecką, to ten poziom bezrobocia jest poniżej 6%, więc gospodarka jest większa od nas, znacznie bardziej dynamicznie się rozwijająca i ten poziom bezrobocia jest bardzo niski, ale tam po pierwsze jest ogromny rzeczywiście napływ pracowników z różnych krajów. W okresie osłabienia gospodarczego ten napływ zaczął być nie tylko z takich krajów, jak to bywało wcześniej, czyli na przykład z Turcji, ale także mnóstwo Hiszpanów, na przykład Portugalczyków, Włochów pojawiło się na rynku niemieckim. Rynek jest otwarty, mamy swobodny przepływ ludzi w ramach Unii Europejskiej, więc myślę, że będzie jakaś szansa oczywiście zadziałać temu. Natomiast strasznie ważne jest to, co Pan powiedział, a mianowicie, że tak naprawdę to nie jest efekt tego, że ta gospodarka będzie rosła niesamowicie, będzie przebywała coraz więcej pracowników i tak będziemy ich zatrudniać, tylko dlatego, że po prostu będziemy się starzeć, odchodzić i będziemy odchodzić na emeryturę. I to oznacza, co Pan powiedział, że ta coraz mniejsza liczba osób aktywnych zawodowo będzie musiała pracować na coraz bardziej rosnącą grupę osób, które już nie pracują, dlatego że przeszły na emeryturę. Czy to nie jest też tak, że jednym ze sposobów na to, żeby wtedy sytuację poprawić, byłoby jednak zadbanie o to, żeby osoby aktywne zawodowo były dłużej aktywne zawodowo. Ja nie mam tutaj na myśli na siłę wydłużania wieku emerytalnego, ale to, co w wielu gospodarkach innych krajów Unii Europejskiej jest czynione, czyli na przykład pomoc starszym osobom w zdobywaniu nowych umiejętności, dbałość o to, żeby one mogły znaleźć nawet w częściowym wymiarze zatrudnienie w nowych miejscach. Przecież naprawdę duża część tych ludzi przechodząc na emeryturę wcale nie marzy o tym, żeby już nic nie robić do końca życia, wręcz po pierwsze sama lepiej będzie się czuła, mogąc być, mając aktywna. Takie przeczucie, że jest aktywna, że coś robi, że przyczynia się do rosnącego dobrobytu swoich dzieci, wnuków i tak dalej, a jednocześnie to pomoże wtedy pracodawcom w poszukiwaniu tych pracowników. Ja może przypomnę, że wiek emerytalny to nie jest obowiązek odejścia, tylko prawo, które mamy, jeśli chcemy z niego skorzystać, możemy. Oczywiście tak się układa do tej pory w polskiej gospodarce, że ciągle mamy bardzo dużo osób, około 2 milionów, ponad 2 miliony, które są zarejestrowane jako bezrobotne. W związku z tym oczywiście jest ta presja na wychodzenie z rynku pracy, jakby zwalnianie tego miejsca dla tych, którzy ciągle są jeszcze aktywni zawodowo, są w wieku tej aktywności zawodowej, a pracy nie mają. I oczywiście to się absolutnie będzie zmieniać. Już wykorzystywaliśmy pieniądze europejskie, pieniądze unijne, a przed nami nowe pieniądze unijne do wykorzystania. Wykorzystywaliśmy właśnie, żeby podnosić kompetencje osób 50+, bo tutaj rzeczywiście wyraźnie jest problem chociażby z umiejętnościami takimi dostępu do komputera, wykorzystywania komputera i internetu, więc warto by było, absolutnie zgadzam się z Panem, inwestować w osoby 50+ i znamy mnóstwo przykładów przedsiębiorstw, które już dzisiaj proszą swoich pracowników, którzy ukończyli dawno wiek, przeszli tak tą granicę wieku emerytalnego, o to, żeby zostali, współpracowali na warunkach zdefiniowanych przez pracownika. I pewnie tak będzie dalej. Mówiła dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. Dziękuję Pani dziękuję za wizytę bardzo, dziękuję Państwu. W Gospodarce na Dzień Dobry w porannym programie Studia Telewizji Republika, czyli Polska na Dzień Dobry. Zapraszam do pozostania z nami. Za moment informacje. Po informacjach kolejne Chłodnym Okiem z Tomaszem Terlikowskim.